literatura jest ryzykowną sprawą. No, jest grą z własnym umysłem, z własnym życiem, ale z kapitalną grą. Nie można tego jakby komuś zabrać, kiedy się widzi, że jest cały wydarz stworzony. Pociągała go chyba ta Warszawa mroczna, Warszawa trochę nielegalna, no zaklęte rewiry, powiedziałam. Nawet takie rewiry, do których my żeśmy już nie mieli dostępu. Ciągnęło go to doświadczenie zepsucia wielkomiejskiego, ale kusiło go jako po prostu sposobność do wypróbowania siły swoich zasad. Musiał empirycznie wszystkiego dotknąć, żeby mieć jakikolwiek ślad wiedzy, tak jakby tylko przyglądanie się nie dawało tego śladu, że przyglądanie samo w sobie nie dawało tego śladu i to było coś, co musiało go eksploatować. I nie był zadowolony, spotkałem go i widać było, że coś tam jednak go gryzie, coś jest nie tak. Nikt nie patrzy już w niebo. Wszyscy skupiają swój pseudowzrok na kwadracikach. W kwadracikach poruszają się inne kwadraciki. Coś się w końcu musi stać. Jak był rozmywany ideę Joy Division, a ja napisałem, który broni samobójstwa, który się powiesi. I myślę, że go fascynowało, ale miał coś takiego w sobie, co nawet jeżeli mu się powodziło, nawet myślę, że wtedy myślał o samobójstwie czasem. To jest zawsze ryzyko, jak się człowiek wyprawia w jakimś sensie w świat. Mówiliśmy powiedzieć, Mirek, nie, to zostań, to my ci nie wydamy tej książki i tej drugiej też nie siedź w tym Gładyszowie tylko. Zajmij się swojego bohatera Bąbla na przykład, w jakimś sensie. By to tak genialnie jakby dotknąłeś. No więc cześć i strzałka. Jestem Bąbel na przystanku, bo siedzę właśnie tu i dlatego na przystanku. Gadam do siebie i chyba mnie już całkiem pojebało, ale nikogo więcej nie ma w pobliżu, bo te chamy jeszcze śpią i tulą się w pierzyny, kołdry albo i siebie nawzajem. Bo jak śpią, to jest im całkiem obojętne w co. Mirek, super, to mój syn mógł być, raczej mojego syna kumpel, bo z jednego roku są. O 6 rano miałem autobus do szkoły. W zimie było najgorzej. Ciemno, zimno i zawsze wiał wiatr. Na początku nic nie było widać, a kierowca miał zaciętą minę. W miejscu, gdzie wysiadali ludzie z zawodówki, wsiadali ludzie z technikum. Autobus robił się pełny i gdzieś od tego momentu robiło się bardziej jasno niż ciemno. Człowiek przestanął, jeszcze miał plecak i papierosami na to tu zawsze siedział, mój jedzie. Bardzo przyjemny gość, no, kolega. Jeszcze był ministrantem księdza prawosławnego. Wcześniej nie chodził do cerkwi,
prawosławnej, uczęszczał na mszę rzymskokatolicką i tutaj jakby bardzo szybko chciał dorównać wszystkim swoim kolegom, wszystkim swoim kolegom, prawda, w cerkwi, również na religii. Był jednym z najlepszych uczniów, który w 8 klasie zresztą pokazał, że w bardzo szybkim czasie można nauczyć się w języku cerkiewno-słowiańskim modlitw. Łapał wszystko, można powiedzieć, w lot. Urodziłem się w górach, a dokładnie w Beskidzie Niskim. Język, w którym wypowiedziałem swoje pierwsze słowa, to mieszanina ukraińskiego, polskiego i słowackiego. Dorastałem w cieniu cerkwi, przydrożnych krzyży, gór. To było normalne, a świat bez drewnianych świątyń i kamiennych kapliczek nie istniał. To, co on chciał, to być pisarzem. Trochę nie wierzyłem, że jemu to wyjdzie. Myślę, że tak naprawdę zrozumiał, że żeby coś napisać dużego, to musi usiąść i przez parę tygodni po prostu siedzieć i pisać. Tak napisał 8-4. Rzucił na stół i wyszedł, to powiedziałem, kurde, żeby to tylko wiersze nie były. Wiersze w tym nie są najgorszym dopustem, Boże. Wyszedł i zacząłem to czytać i po dwóch, trzech stronach wiedziałem, że to, że jest okej, okay, że wale, to jeszcze chyba tej samej nocy właśnie zadzwoniłem do niego i powiedziałem, słuchaj, to jest fajne, coś w tym robimy. Powietrze zmieszało się z niebem. Wszystko było szare, z wyjątkiem wyblakłego miejsca tam, gdzie powinno znajdować się słońce. Wiał wiatr, bo tam zawsze piździło. Lato, jesień, wiosna, zima. Tylko ja, Andrzej i Patol szukaliśmy naprawdę. Reszta, czyli Muko, Tępy i Jezub, już się opierdalała. Kiedyś się po prostu gdzieś na przerwie siedzieliśmy na papierosie za kinem. No. I Mirek powiedział takie słowa, a napisze o nas książkę. No, ja myślę, że to po prostu taka, no do szuflady, że pójdzie. A to się okazało, że Andrzejowi Stasikowi się spodobało. Tak. No i poszło. Czytał za kinem kawałki. No. I poszło w świat. Mirku, a ty do jakiej grupy ludzi adresujesz swoje książki? W zasadzie to na pewno nie są to ludzie jacyś starzy, prawda, którzy jedyne co wyniosą z mojej książki to, że jest napisana brzydkim językiem, jest dużo przekleństw, nic poza tym. No na pewno to wydaje mi się, że najlepiej tą książkę mogą zrozumieć jacyś ludzie, prawda, w moim wieku. Limuzyna Mikowa. Ta muzyczka jest nasza garażowa, bankowa. Kapela Abnegat, w której też Mirek uczestniczył czasem, bo perkusista. Siadam za garami czasami. Dobrze się tu. Słyszeliście, co to było, mąka? Proszę cię, to prawdziwa kokaina. U Mirka chyba było takie coś, że był niezwykle jakby zdecydowany, jak to sobie wymyślił. To jakby mając go u boku, albo będąc u boku jego, byłem prawie zawsze pewny, że to się uda. Nawet jak to był najbardziej głupi pomysł, ale że będzie się fajnie działo, jak będziemy go wdrażać, prawda? I jakby takiej pewności siebie na pewno zabraknie, bo zawsze jak jeździłem z nim gdzieś za granicę, to zupełnie nie było mowy o jakimś stresie. Znaczy był stres, ale taki przygodowy, prawda? Teraz troszkę mi tego brakuje, jak gdzieś jadę na przykład. No na pewno rozmów będzie brakowało, bo to są takie wyjątkowe rozmowy. No i przyjaciela, no.